Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, mamy do ogarnięcia parę zadań. Tego nie zrobimy, ale te dwie rzeczy możemy zrobić. Orkowa dostawa z Nordmaru nas czeka. Myślę, że najlepiej byłoby się udać z okolic Goty. Chociaż prawda jest taka, że to jest tutaj niedaleko, bo gdzieś bodajże tutaj. Także wypadałoby po prostu iść w te góry i może znajdziemy. Mam nadzieję, że nie będzie dużych problemów technicznych, bo powiem wam tak, nagrywam ten odcinek już drugi raz. A dlaczego drugi? No dlatego, że ogółem nagrałam dla was ten odcinek wczoraj. Ale tak strasznie cięło nagranie. Takie były po prostu spadki jakichś klatek, FPS-ów, nie wiem po prostu co się działo, że wyglądało to strasznie. I po prostu uznałam, że nie ma opcji, że ja wam taki materiał puszczę, bo on w połowie był po prostu cały, jak to się mówi, no taki poklatkowany po prostu, nie? To wyglądało strasznie. Naprawdę. Wierzcie mi, to nie wyglądało dobrze ani trochę. O, tutaj byłam, co ciekawe. Dobra, bo to było gdzieś tutaj przy wejściu do Nordmaru. Gdzieś tutaj przy tych liniach. Przejdziemy się tędy. Może uda nam się trafić na miejsce. Na wszelki wypadek bym wyciągnęła kuszę, bo może wskaże mi jakąś drogę. Nie ma tu nic ciekawego. Co ciekawe, tutaj też byłam. Możliwe, że byłam w okolicy tego patrolu, a jeszcze o tym nie wiem. No, tutaj mamy jedno przejście do Nordmaru, natomiast to nie jest to. My się kierujemy bardziej w te okolice tutaj. Tu nawet jakby się przyjrzeć, to było widać gdzieś chyba jakąś ścieżkę, gdzie oni są. Ale szczerze, możemy chyba po tych lasach troszeczkę poeksplorować. Czemu na to wlazłam? Nie mam zielonego pojęcia. No tędy do Nordmaru przejdziemy, to ja może na razie podziękuję. No byliśmy tutaj chyba w poprzednim odcinku, bo jakoś tak się przespacerowałam w dziwny trochę sposób. Pokrętny. Pokrętną logiką. Ale tędy też powinniśmy, myślę, że zajść na miejsce. A jak nie, no to troszeczkę pobłądzimy. Takie błądzenie nikomu nie zrobiło raczej nic złego. Tu też jest przejście. Ogółem tych przejść to tutaj jest całkiem dużo do tego Nordmaru. My chyba się kierujemy tutaj. Szraty są. Dobra, to wiecie co? Wypadałoby się w takim razie tych szratów może pozbyć. Przeeksplorować ten teren. Gorzej, jeżeli będzie ich więcej niż jeden. Naprawdę? Dobra, najlepiej to by było się przybliżyć najbliżej jak mogę. Masakra, powiem wam. Trafię cię wreszcie. To są tak upierdliwe stworzenia, że po prostu gorszych chyba nie ma. A największą ciekawostką jest to, że ten szrat był tutaj sam. Wiecie co? Kurde! Aj, nie chciałam wcisnąć szóstki. Tylko chciałam zrobić zapis. No jasne. O, tutaj jest troll. Dobra, wiem już gdzie jesteśmy.
Powiem tak, już niedaleko. Chociaż aktualnie to mnie intryguje ta jaskinia, bo jej w ogóle nie pamiętam, żeby tutaj takie coś było. Jest cieniostwór, który czegoś pilnuje. Okej, to wyglądało fajnie. Stara skrzynia tutaj jest. No dobrze, to fajnie. Zobaczmy, co w niej będzie. Amnezja, ognisty miecz, mikstury wytrzymałości. Podejrzewam, że ten ognisty miecz miał być jakąś tam nagrodą, chociaż to jest takie słabe bardzo. Trudno. Dobra, tak jak mówię, ja wiem, gdzie jestem teraz. Słyszę te trolle, a ten patrol jest tutaj. Oni się oczywiście już rzucają na wilki. My ten patrol i tak musimy załatwić. Dobra robota. Oła, no jasne. Wszystko oczywiście teraz na mnie. No dobra. Już nie wstaniesz. Wiecie co, bo oni jeszcze tutaj się biją właśnie z rozpruwaczami. Ja bym spróbowała tutaj z okazji skorzystać. To nie będzie chyba aż takie proste. Liczę, że ktoś to... dobi. O to mi chodziło. Bo nie ma co z nimi gadać, jeżeli ma być szczera. Z bardzo prostej przyczyny. Rozpruwacz. Z ciebie weźmiemy tak luzem. Dostawa z Nordmaru. No i tutaj jest właśnie też przejście. Myślałam, że już go zagryzły. No niestety musimy... coś mnie uderzyło, ale nie wiem co. Dobra, teraz wiem, że rozpruwacz. Dobra robota. Ha, to wszystko? Gdzie ty jesteś? Jak się... Dobra. Po sprawie. I tak to się, moi drodzy, robi. Dobra, tak naprawdę możemy już stąd wracać. Wyleczonko robimy. No i dobra. Tu były jeszcze te trolle, ja bym w sumie chciała sobie je wybić, bo tutaj jest fajny też teren do podekspienia. Ale szczerze, nie czuję aktualnie takiej potrzeby, żeby tutaj jeszcze chodzić. Owsiankę miałam, mogłam wziąć. Chociaż no, nie często się jest w tej okolicy, to wam powiem. Chociaż prawda jest taka, że my jeszcze tu przyjdziemy przeeksplorować delikatnie. Jakby ten troll pojedynczo przyszedł do mnie, to bym była bardzo zadowolona. O to mi chodziło, dobra. Jak będzie pojedynczo, to sobie poradzimy.
to nawet na spokojnie. W ogóle też zauważyłam taką rzecz, że te trolle w Nordmarze są takie mądrzejsze trochę, solidniejsze. IQ mają więcej. Dobra, ty mnie tak jakby nie widzisz. Tutaj jest dużo goblinów, z tego co pamiętam, w tym miejscu. Albo to jest inna góra. Nie, chyba ta. Tutaj jest sporo zębaczy. Tak, to są gobliny. W dużej ilości. Bardzo dużej. Szczerze, tu lepiej na krótkie. One sobie całe wzgórze tu wzięły. Wybaczcie za to spamienie, ale niestety nie da się inaczej. Bo zauważyłam, że jak tak nie spamie, to Bezi robi dziwne rzeczy, tak jakby się gra bugowała. I potem nic z tego nie ma. Przeklikamy, weźmiemy co możemy. Może z wyjątkiem tych pałek, no bo to już trochę przesada by była. I tu mają właśnie skarby pochowane. Dobra, no bez przesady, to tylko gobliny. Na aktualnym etapie to nie jest przeciwnik wysokich lotów. Naprawdę? Oni się troszeczkę tam przybagowali, widzę. No serio, ile tak będziemy? Co jak co, ale tutaj krótkie. Lepiej zdają egzamin. Ajajajajaj. Masakra trochę. Dużo przeciwników. Powinno być dużo goblinich jagód. No niestety tak fajnie nie jest. No dawaj. Dobra, tylko nie zapomnijmy o skarbach, które miały. No jeszcze jeden goblin i tak, tutaj mamy rzeczy. Tych bębenków nie wezmę, szkoda.
Jeszcze tu nie zebrałam z czegoś. Dobra. O, proszę bardzo, jest piła. Teraz to już tych pił nie potrzebuję. No i dobra, i to chyba wszystko już z tego miejsca. Co najwyżej może zostało parę goblinów. To wiecie co, wrócimy sobie do Silden teleporterem. I zobaczymy. Idziemy oddać dostawę z Nordomaru do Anoga. A to za moment może. Halo, proszę tak nie ciąć. Coś jest nie tak w tym Silden, coś zauważyłam. Twój brat Anok nie może ci pomóc. Cholera! Jak mam to zrobić sam? No cóż, mimo wszystko dziękuję za pomoc. Dobra, okej. Miałam jeszcze jeden plan na dzisiejszy odcinek, ale raczej go sobie odroczę w czasie. Albo w ogóle go nie zrobię nigdy. Z prostej przyczyny, moi drodzy. Mianowicie... jest takie zadanie dla tego całego Freemana, żeby mu przyprowadzić tych wyzwolonych niewolników, jeżeli jakiś znajdziemy, tak? No i ja wiem, gdzie oni są. Nawet w poprzednim odcinku, który dla was nagrałam, tam byłam. W poprzednim, który oczywiście nie wyszedł, bo był tak bardzo zepsuty. Właśnie byłam tam i tam były straszne lagi w tym miejscu. Naprawdę po prostu nie widziałam gorszych od bardzo, bardzo dawna. I była to nieowocna moja praca, plus przez to bylibyśmy w stanie już od razu założyć tak naprawdę pancerz paladyna, bo za każdego przeprowadzonego niewolnika, których jest 5, dostajemy po jednym punkcie do buntowników. Czyli jeżeli aktualnie ja mam punktów 54, a teraz oddam dostawę Anogowi, to będziemy ich mieli 55. Prawdopodobnie. A skoro będę ich miała 55, to tak naprawdę ta piątka by mi starczyła, żeby już mieć lepszy pancerz. A ja tego nie chcę robić. Bo nie chcę mieć za szybko dobrego pancerza, mimo że mogę go mieć, ale też bym chciała mieć dla niego fundusze. A do funduszy, żeby go mieć, to jeszcze trochę nam brakuje. No, nie oszukujmy się. Pancerz paladyna kosztuje prawie chyba 200 tysięcy. Dlatego na razie to zadanie zostawię w cholerę po prostu. Nie potrzebuję go robić. I nie wiem, czy kiedykolwiek go zrobimy, bo naprawdę lagi są tam po prostu straszne. Zabrałem to wszystko orkom na przełęczy. Dobra robota, kolego. Musimy się mieć na baczności. Orkowie na pewno znów spróbują dostać się przez przełęcz do Silden. Dobra, no i dostaliśmy za to pieniążki. No to wydaje mi się, że aktualnie będziemy już udawać się na pustynię. Więc myślę, że zobaczmy, jak stoimy z czasem, bo to jest podstawa mojego rozeznania na dzisiaj. Stoimy bardzo dobrze. I na razie byśmy zakończyli na tym kwestię zadań. Przywódcę buntowników oczywiście nie zabijamy, więc to zadanie będzie anulowane. Inok pomaga niewolnikom w ucieczce, nie chcę wydawać Inoga, bo za to są chyba punkty u orków, a zresztą nie mam po co tego robić, to też się zadanie anuluje, będzie nieudane albo anulowane. Okręt doskonały na pustyni przy Lago. Paladyn Konrad, nic z tego. Tutaj musimy odbić, tego nie zrobimy, bo nie zdobędziemy kamienia cieniostwora, bym chciała mieć wszystkie kamienie. To jest zadanie powiązane z odbiciem miasta. Tu już nic, gota. Farrington na kiedy indziej. No i tutaj w sumie jesteśmy już na takim momencie, że wszystko zrobiliśmy. Została nam Nemora. Te zadania są ze sobą powiązane. Więc lećmy do Nemory. I chodźmy do Karlena. Pójdziemy na przełęcz. I wejdziemy do Warantu. Taki jest plan na dzisiaj. Troszeczkę mnie śmieszy fakt, że byliśmy aktualnie tak naprawdę przy przełęczy do Nordmaru, a teraz idziemy na przełęcz do Warantu, czyli w ogóle w odmienną stronę całkiem. Troszeczkę mnie ta rzecz śmieszy, ale tylko troszkę.
Dobra, teraz, żeby nie zbłądzić. Bo nie ma co biec gdzieś tam, nie wiem gdzie. Bo to tutaj jest prędzej. To miejsce, którego poszukuję. Czyli miejsce, gdzie jest Karlen. Ja nigdy nie pamiętam. Chociaż na mapie jest to takie charakterystyczne miejsce, bo tutaj są... O, tutaj może będziecie widzieć lepiej. Widzicie takie kółeczka. I właśnie on jest tutaj zaznaczony przy tych kółeczkach. Dlatego nie jest problem go raczej znaleźć, ale też trzeba pamiętać, że on jest po prostu przy drodze. Zostaw mnie w spokoju, szczurze. Buntownicy wygnali mnie z Nemory. Więc lepiej zejdź mi z drogi. Śmieszy mnie fakt, że Hengley sobie tutaj przyszedł siedzieć. Nie wiedziałam o tym. Razem możemy pokonać Kurta. Widzisz? To jest właśnie okazja, na którą czekałem. Wyciągnij broń i podążaj za mną. To będzie ciężka bitwa. Dobra, no na spokojnie, typie. Ja mam prawie taki sam pancerz jak ty. Podkreślam prawie, bo mam troszeczkę słabszy, ale też mocny, poulepszany i tak dalej, więc to nie będzie raczej problem. Myślałam, że ty inną drogą biegniesz. Dobra, jak dla mnie może być i tędy. Ważne, żebyśmy dotarli na miejsce, czyli do Warantu. No, planowałam jeszcze dzisiaj dla buntowników popracować, ale tak jak mówię, nie chcę się tam wybierać, bo tam po prostu są tragiczne po prostu lagi, klatkowanie ekranu. Wygląda to mniej więcej podobnie, jak wyglądało w momencie... Gdy byliśmy przy monterze, przy tych złodziejach zboża, tam też tak zacinało. No co jest z sobą? O jedną parszywą bestię mniej! To bardzo podobnie to wyglądało, tylko jeszcze gorzej, bo trwało to dłużej. Karlen? Dobra, bo ja się zastanawiałam, jak ty biegniesz, gdzie i po co. No, przełęcz. Tutaj będzie niezła jazda. Mam nadzieję, że sobie poradzimy z taką ilością bandytów. Myślałam, że on na mnie nie poczeka. Dobra, chodź. Przygotujmy się. To będzie kolejne miejsce, gdzie zdobędziemy ognisty puchar. Próbuję sobie jeszcze przypomnieć, gdzie jest reszta pucharów, bo moment. Albo nie, dobra. Mi się wydaje, że chyba na tropie wszystkich jesteśmy. Całkiem fajnie. Bo mamy tych pucharów 8 aktualnie? Tak jest, 8. 9 znajdziemy tutaj. 10 jest w tym pełzaczu rannym na pustyni. 11 ma gościów Mora Sul i 12 ma Milten. No to mamy już wszystkie. Mamy full. Zaraz oberwiesz. Dobra, was trzeba na krótkie. No może z wyjątkiem ciebie, bo jesteś kurwa silny. Gościu, nie denerwuj mnie, bo zaraz stracisz życie. Czy ja mam włączone alternatywne? Oni mnie coś tak... śmielej mnie biją. Dobra, zrobiłam F5, bo się robi trochę... No właśnie. No, co jest? Masakra. Wy się nie przewracacie? A no nie, bo ja teraz korzystam z miecza dwuręcznego, to wy się nie będziecie przewracać. Z czego dostałam? Strzela ktoś gdzieś? Nie wiem, niedobrze. Ani kroku dalej. Tam strzela gościu. Dostanę, no wiedziałam. No przestańcie mnie kłuć. Kurde no.
Bito. No naprawdę, co jeszcze? Niedobrze. O wytrzymałości to ja mogę zapomnieć. Dobra, bo... Dobra, Karlen to ja mam nadzieję, że sobie radzi. Ściepniemy? Słabo może? Dobra, jakoś sobie radzi. Wiesz co, weź poczekaj chwilę, bo tutaj jest tyle tego syfu. Ja bym teraz chciała skorzystać z okazji. A tu nic nie będzie? Nie. Dobra, miałam się pytać, gdzie jest Karlen, ale już go widzę. Więc sytuacja jest opanowana. Tam będzie ich jeszcze trochę więcej chyba. Dobra, złap sobie tego checkpointa, chodźmy dalej. Tylko zanim zleziemy na dół. To jeszcze tutaj trzeba zbadać rzeczy. Tamte miejsce wygląda jakby coś tam było. Nic tu nie ma. No naprawdę, nawet żadnej żyły złota. Powiem wam, że naprawdę momentami widać, że twórcy się postarali, ale momentami jest tak, że widać jakby w ogóle nie mieli poczucia, że na takiej skale, za jakimiś krzakami, no wypadałoby coś dać, no. Nie wiem, kurczę, cokolwiek. No, tu już was będzie więcej. Tu już zresztą też będzie Kurt na dole. Jasne, że rozerwę cię na strzępy. Nie będzie to takie proste. Zaraz oberwiesz. Jasne, oczywiście najsłabszy się rzucił. Przyszedł już Kurt. Ma zbroję paladyna. No i dobra, plus jeden do buntowników. Kurde no, oni to umieją jednak zaspamić człowieka. No, rusz się debilu. Zdążyłam na szczęście. Dobra, robię zapis w takim trochę. Dobra. Naprawdę? Bezi, no to już było... Dobra, ten już sobie chyba poradzi. Ani kroku dalej. Nie strzela tutaj nikt? A to z jakiej racji ja dostałam od kogoś?
Okej. Bug mamy z niewidzialnym bandytą, który prawdopodobnie ma ciało po prostu u góry. Nadal rządzę. Dobra, on oczywiście biegnie tam. Słaby bandzior. Nie no, myślę, że idzie nam sprawnie. Tam na górze nikt nie zginął. Tylko tutaj są rzeczy do pozbierania. Kuferki i tak dalej. Tam niżej chyba jeszcze jest paru bandytów. Ale to są dosłownie już takie... szczątki? Ostatki? Mamy Kurta. Ma ognisty puchar oczywiście. Ty, a gdzie jest twoja tarcza? Okej, mam. Bo się już zdążyłam zmartwić. Dobra, zróbmy F5. Nożyk tutaj był. I zardzewiały mieczyk. Najnosa. Przełęcz jest większa niż sądziłem. Paladyn Kurt nie żyje. Chwała Inosowi. W krainach centralnych nie ma miejsca dla paladynów renegatów. Proszę, weź to złoto. Moja misja dobiegła końca. Skoro już tu jesteśmy, mogę ci pokazać pustynię. Wybierasz się teraz do Nemory? Tak, przyłączę się do buntowników. Dziękuję ci, że przywróciłeś mojemu życiu sens, przyjacielu. Przyjmij ode mnie te mikstury lecznicze. Pomogą ci w walce. Dobrze, pokaż mi pustynię. To niedaleko stąd. Chodź za mną. Dobra, wiesz co, weź, poczekaj chwilę, dosłownie sekundę. Ja tylko sobie... O! Stara skrzynia tu była zawsze? Nie pamiętam. Jak mnie zaskoczyć? No właśnie w ten sposób. Dobra, jakieś grzybki, nie grzybki. O, fajna ta muzyka pustynna się już załączyła. Lubię ją. W sumie robi się chyba wieczorek już. Nie, no w teorii jest 15.50, ale w praktyce tutaj na pustyni się chyba robi troszeczkę wcześniej ciemnawo, plus no mimo wszystko jest tutaj jak jest. No i tak, i tu będą jeszcze resztki bandytów. Twoja kolej! Dobra, na luzie. Nie wiem, dzięki czemu oni mają lepsze AI niż kiedyś. No to było głupie. Serio? Dokopałem. Dobra, uznajmy, że było dobrze, Karlen. Dobra, tu był jeszcze jeden. Jeszcze metalowy kufer bym pominęła. No powiem tak, nic ciekawego za bardzo w tych kufrach nie ma. No, a tutaj już w sumie bandytów chyba nie będzie. O, kwiat kaktusa to się przyda. Słonecznego ziela to już nie muszę, ale ten kwiat kaktusa. Piękna. Tylko spójrz, przyjacielu. Jak okiem sięgnąć gorący piasek. Mój pancerz nie nadaje się na takie warunki. Wolę bardziej umiarkowany klimat krain centralnych. No. Dobra, ty uczysz tylko tego i ty już w sumie wracasz. Wiecie co, przydałoby się zrobić?
pierwsze, iść po teleport do Bragi. Tylko gdybym ja pamiętała, gdzie jest Braga, teleport i tak dalej. Wędrowcze, nie przechodź obojętnie. Nie odrzucaj okazji, jaką zapewnił ci los. Pozdrowienia, wędrowcze. Witaj na warancie wielkiej pustyni. Musisz być spragniony. Proszę, napij się zimnej wody. Opowiedz mi o pustyni. Pustynia to niebezpieczne miejsce. Bez wody nie zajdziesz tu daleko. Wokół ścieżek krążą koczownicy i dzikie bestie. Trudno powiedzieć, co gorsze. Więc zanim udasz się na to pustkowie, lepiej załatw sobie porządną broń. Oczywiście musisz też pamiętać o odpowiednim zapasie wody. My, asasyni, mieszkamy w miastach. Tam znajdziesz schronienie. Opowiedz mi o swoim ludzie. My, asasyni, jesteśmy skromnym ludem, dręczonym przez palącą klątwę Inosa. Bezlitosne słońce nie pozwala, aby cokolwiek wyrosło w naszej krainie. Można powiedzieć, że żyjemy na granicy głodu. Doprawdy? Oczywiście są pewne udogodnienia, ale zostały zarezerwowane dla Zubena i jego czarnych magów. Kim jest Zuben? Zuben to nasz wielki przywódca. Jest bardzo stary i posiada moc Beliara. Płacimy mu daninę, a on pilnuje, aby nie padł na nas gniewny wzrok Beliara. Jego wojownicy i czarni magowie chronią nas przed koczownikami. Daninę? Złoto i kosztowności. Płacimy, aby nie stała się nam żadna krzywda. Rozumiem. Skąd mogę wziąć broń? Podążaj tą ścieżką. Zaprowadzi cię prosto do Bragi. To niewielka wioska, ale nie sposób jej przeoczyć. Tam znajdziesz wszystko, czego ci potrzeba. Oczywiście ich woda nie jest tak świeża jak moja. Oczywiście. Mhm. Okay. Co ty masz? Masz wytrychy. To biorę na przyszłość. Coś jeszcze potrzebuję? Chyba nie za bardzo. No fajnie. Tu jest ten. No, na razie nie chcę gadać zbyt wieloma osobami, bo zależy mi na teleporcie i żeby wrócić do Nemory z powrotem, na ten moment chociaż. Dlatego na razie się przejdziemy tak, żeby typowo do Bragi wejść i zebrać teleport, który nie pamiętam już się gdzie jest, ale chyba gdzieś tu... Gdzieś tu był. Holender, zapomniałam. Gdzie był teleporter do Bragi? No kurde, gdzieś tu leżał na jakiejś beczce, no. O, tu jest. No właśnie. Nie, bierz to. Mam go, żeby nie było. B, mamy. Tu wracamy, ale nie, ja jeszcze nie wracamy. Idziemy jeszcze do fajnego jednego miejsca, najpierw, zanim wrócę teleporterem samym w sobie. O, już mamy ten moment, kiedy mi się wolno wytrzymałość odnawia. Trzeba się nauczyć odporności na upał. No. Bo się robi nieinteresująco. Pewnie się zastanawiacie, po co się wracam, chociaż są ludzie, którzy może wiedzą. Tu jest, moi drodzy, taki łuk skalny, nie? Był. O, tu już mamy normalną wytrzymałość. Jest, był łuk skalny, minęliśmy go. Można sobie na niego wejść. O, tutaj właśnie. To jest taki smaczek. I szczerze mówiąc, to warto. To będzie chyba pierwsze miejsce, gdzie będziemy mogli wykopać skarb. Bo tak to nie trafiłam chyba na żadne jeszcze w tej serii miejsce do kopania. Witaj serdecznie. Bardzo ładnie umarłeś. Serio. Pozazdrościć. Kiedyś myślałam, że tutaj są gargulce, natomiast ten teren jest w teorii bardzo pusty. A dlaczego w teorii? Dlatego, że no w praktyce, jak tutaj się chodzi, to macie takie, no przecież po coś ty tu wlazła, przecież tu nic nie ma.
O, właśnie, że jest. Tam na tym cypelku widać chatkę. I ta chatka się przyda. Teraz się robi wieczór. Tak jest, jest 17:23. No, a ja tutaj biegnę, bo możemy znaleźć coś fajnego. I to się nam na razie przyda. Myślę, że to będzie fajna odmiana. Chwilowo. Gdy będziemy tutaj spacerować. Dopóki nie będziemy mieli odporności na upał, to co tutaj znajdziemy, może nam solidnie uratować tyłek. I tutaj jest miejsce do wykopania, które nie jest zaznaczone, więc troszeczkę trudno się może domyślić. O, tu są zęby jeszcze do zebrania. I skóra lwa, no, o tym nie pamiętałam. Natomiast... tutaj, wiecie, z pozoru nic, a w praktyce możemy to kopać. A w środku mamy lekkie ubranie koczownika. Jak widzicie, ono jest strasznie słabe, strasznie, ale daje odporność na gorąco. Mamy miksturę siły życiowej, na stałe zwiększa siły witalne, dwie mikstury lecznicze, mikstura wytrzymałości na stale zwiększa... permanentnie zwiększa energię życiową użytkownika. No nie powinno być tak. Tu jest siła witalna, tu jest energia życiowa. Powinno być moim zdaniem na odwrót. Kosztowności i złoto. Jeżeli chodzi o kwestie tych napoi, to możemy je wypić od razu. Nie. Nie to chciałam, ale niech będzie. I miksturę do wytrzymałości. No i super. I teraz możemy wrócić do Nemory, oddać kwestika i będziemy mieli zakończony w sumie wątek w Myrtanie praktycznie całkiem. Tak, żeby zwiedzić każde miasto, bla 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 bla, te sprawy. Bym ci to powiedzieć. No bo jeszcze tam zostało, wiecie, dużo rzeczy. Karlena widzę, że jeszcze tutaj nie ma. Zostało bardzo dużo rzeczy. I parę właśnie tych dla buntowników też, ale na razie to... nieważne. Przyprowadziłem paladyna. Właśnie paladynów nam potrzeba, abyśmy odzyskali morale. Doskonale. Wiesz, jak nam pomóc. No i pięknie, dostałam jeszcze za to 400 zł zysku. I jeszcze na zakończenie odcinka udamy się do Silden i pójdziemy się nauczyć wytrzymałości wilka. Bo już mnie na to stać. I to jest też umiejętność, która nam się zdecydowanie przyda. Nie wiem, czy wam mówiłam o kwestii akrobatyki, bo byłam sobie przy wodospadach Silden, czyli w miejscu, gdzie... konkretnie tam, prawda? W miejscu, gdzie tą akrobatykę dało się zdobyć sposobem takim, że wchodzimy sobie tam na górę, na te wodospady, tak da się. Uprzedzam wasze pytania. Wchodzimy sobie tam na górę i po prostu skaczemy w dół do wody. I jak skoczymy z wysokiego punktu, to nam się pojawia akrobatyka. Problem jednak polega na tym, że to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. Przy okazji ubijemy sobie te potwory, które tu zostawiłam. Bo były takowe. No właśnie. No, Holender. Naprawdę, takie głupie dziki mi będą problemy sprawiać. No więc, do czego zmierzam? No, akrobatyka, ten sposób na akrobatykę, nie wiem dlaczego, ale po prostu nie działa. Nie mnie to oceniać, dlaczego tak jest, a dlaczego nie. Wiem natomiast, że nie działa mi. Nie wiem, czy jakiś coś to usuwa, czy nie. Jakiś patch, cokolwiek, ale po prostu, no, wątpię. Już nie ma chyba wyższego punktu niż tam, gdzie ja po prostu wlazłam, no. Byłam tam na samej górze tych wodospadów, aż tam w ogóle teren jest taki, że... pożal się Boże, tak płasko i w ogóle bez sensu. No, ale weszłam tam i nic. Lukian... Falk, my szukamy Pawela. Spraw, abym był niezmordowanym biegaczem. Prawidłowe oddychanie jest niezmiernie ważne.
Jeśli źle oddychasz, szybko złapiesz zadyszkę. Oddychaj miarowo i bierz głębokie wdechy. W ten sposób nie zabraknie ci powietrza. I absolutnie najważniejsze, nie panikuj. No i dobra, pięknie. Myślę, że kwestie akrobatyki to się upomnę później o to. Mianowicie jak będziemy szli do Nordmaru, bo tam jak się spadnie, to naprawdę akrobatyka ratuje życie czasami. I no i dobrze, no i chyba zakończymy na tym odcinek. Ja w takim razie się przeteleportuję do Bragi, bo tam chciałabym zacząć kolejny odcinek. Nowe miasto, nowe zadania, nowe rzeczy. Cofniemy się troszeczkę tam na początek tego miasta, żebyśmy mogli tutaj jeszcze raz wejść i ogarnąć sprawę. Tutaj jest naprawdę dużo odnóg. Widać ścieżki, ale są też niektóre pozacierane. Także moi drodzy, jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym ogarniemy sobie kwestię Bragi. Nie wiem, czy to jest kwestia na jeden odcinek, czy na więcej. Myślę, że na więcej, natomiast mimo wszystko Braga nie jest długim miastem, podobnie jak Ben Erai też nie jest długim miastem. Ogółem tutaj na pustyni, no cieszę się, że mamy taką dobrą zbroję, bo ona się nam po prostu przyda. Trzymajcie się i cześć!